Niedługo minie 32 lata od momentu, kiedy wraz z Ireną podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej, to się tak dzisiaj bardzo mądrze nazywa, i stworzenia laboratorium kosmetycznego dr Irena Eris. Czasami już trudno uwierzyć właściwie, że tak dużo czasu już minęło od tego momentu. Prawdziwy eksport zaczął się kilkanaście lat temu i zaczął się od tego, że nasza świadomość jakby spowodowała, że to jest, uznaliśmy, że to jest bardzo ważny element naszej działalności, a jednocześnie przygotowaliśmy się technicznie do tego. Mieliśmy już dostęp do nowych technologii, do porządnych maszyn, do opakowań na całym świecie właściwie. Nie ma już żadnych barier, jeśli chodzi o dostępność opakowań na druku, technologii tworzenia kartonów i tak dalej. Robimy najlepsze rzeczy, jakie można w ogóle. W związku z tym możemy śmiało iść z tymi produktami wszędzie. Takim miejscem, gdzie pokazujemy to w taki najfajniejszy sposób, jest Bolonia. Bolonia, która jest najważniejszą imprezą branżową właśnie na świecie, można powiedzieć. Spotyka się tu cała branża kosmetyczna z całego świata. Te nowości, które pokazujemy jako najciekawsze, najfajniejsze, tak, z których się najbardziej cieszymy, to jest Instytut Solution i Algorytm. Dwie linie produktów z marki dr Irena Eris. Jesteśmy przekonani, że ten cel, jaki sobie stawiamy, zwiększania sprzedaży eksportowej i budowania naszych marek na innych rynkach, bo to jest właśnie najważniejsza rzecz, żeby na rynkach innych, nie tylko na polskim, ta marki nasze zaistniały w sposób wyraźny, zdecydowany, żeby były rozpoznawalne, i to jest droga do sukcesu, do tego, żeby naprawdę można było mówić, że sprzedaż rośnie, że jesteśmy ważnym graczem, że jesteśmy partnerem, i tacy chcemy po prostu być.